wiadomość druga, a w zasadzie trzecia przy okazji Grand Prix. Myślę, że te dwie imprezy się bardzo ze sobą łączą tematycznie i dzięki właśnie współpracy z klubem Stal, z firmą Monster, która jest sponsorem Stali, w tym roku po raz kolejny Krzysztof Kołowczyc będzie gwiazdą wieczoru, czyli i plus jego Subaru Impreza. Rafał Pasierbek, Standard 13, wielokrotny mistrz świata w pokazach motocyklowych, również jest sponsorowany przez firmę Monster. Jak co roku na bulwarze będziemy zamykać ulicę Nadbrzeżną we wczesnych godzinach, a później wokół bulwaru będzie zamykana przede wszystkim ulica Spiszowa, gdzie po prostu wygrodzimy część pod mostem dla naszych dzielnych kierowców, którzy będą tak zwanie palili gumę bez urazy. W każdym razie taka analogia do bardzo bliskiej współpracy z klubem. W każdym razie, tak jak co roku wszyscy mieszkańcy będą mogli spróbować swoich sił na symulatorach jazdy na jednym kole na motocyklu, symulator dachowania, kilka gier zręcznościowych. No i oczywiście najważniejszą atrakcją będą samochody, które będą stały na bulwarze. Będzie można je oglądać, podziwiać, doskonałe rekonstrukcje, renowacje. No a przede wszystkim nasi wspaniali kierowcy wjadą na most w granicach godziny 18:45. Pokaz się jak zwykle zacznie paradą wszystkich uczestników, jak również zabytkowych samochodów. W drugiej części po pokazach dynamicznych na moście zapomniałem powiedzieć o zespołach, które od godziny 17 będą w jakiś sposób ten nasz nastrój podkręcać do tych decybeli, które będą towarzyszyły nam pokazom dynamicznym na moście. Będzie to Piąta Rano, RWA i jeszcze trzeci zespół, Rekonstrukcja i jeszcze czwarty był. To proszę o pomoc. Dżama, bo właśnie o nim miałem mówić na końcu. Bo jest to gwiazda wieczoru, czyli po pokazach dynamicznych, znowu sponsorowany przez firmę Monster, zespół Jamal, myślę, że utrzyma emocje, które w ciągu całego dnia będą nam towarzyszyć. No i jeszcze następna ciekawostka, mianowicie Instytut Przestrzeni Artystycznej przedłuża jakby działanie zdarzeń na moście pod obszar, pod dominantą, bo na pewno Państwo będziecie pytać, co z tą dominantą znowu, no właśnie będzie żyła. Myślę, że Silent Disco po raz kolejny zagości pod tą popułą bardzo, bardzo, że tak powiem, dźwiękoszczelną, można bardzo hałasować, ale myślę, że moje wypowiedzi uzupełni Daniel Zieliński, który z ramienia Ośrodka Sportu i Rekreacji jest koordynatorem, i pan Jacek Dymowski, który z ramienia klubu Stali Gorzów, S.A. dodam, w ciągu dalszym opowie o przygotowaniach Grand Prix, ale to jest druga część, którą prezes Mora przejmie. No i oczywiście pan Daniel Ciciński, który opowie, co jeszcze będzie się działo pod dominantą, bo o dwóch zdarzeniach nie opowiedziałem celowo, żeby w jakiś sposób utrzymać napięcie do końca. Przede wszystkim, proszę Państwa, od razu w imieniu nas wszystkich chciałem przeprosić wszystkich mieszkańców za utrudnienia, które będą w ruchu, bo dwa lata pod rząd jakoś udało nam się to wszystko rozładować. Niemniej jednak w tamtym roku dość duże korki się potworzyły w okolicach mostu śródziemnego, chciałem powiedzieć już.
daleko sięgamy Śródmiejskiego. Wynikiem to było prawdopodobnie tego, że bardzo wielu mieszkańców chciało zaparkować gdzieś w pobliżu miejsca zdarzenia imprezy swoje samochody, a jest to naprawdę trudny wyczyn, ponieważ nabrzeżna jest wycięta. Dlatego od razu apeluję, ażeby ustawiać samochody po drugiej stronie rzeki Warty. Tam jest dużo więcej przestrzeni i łatwiej to można zrobić. Dlatego ten objazd mostem Rondem Santockim można wykorzystać do parkowania samochodów. A niestety no, te 10 minut trzeba poświęcić na dojście na teren imprezy. Ja myślę, że również policja w jakiś sposób doda, którędy najlepiej objechać te nasze newralgiczne miejsca, bo no, będzie to trudny piątkowy wieczór, trudne piątkowe popołudnie. Pan Tomek Nowak, myślę, dwa słowa też doda jako komandor jakby tego zdarzenia na moście od siebie. Ja przede wszystkim, kończąc ten wstęp, chciałem prosić wszystkie media o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dwa razy nam się udało, w tamtym roku były dwa zdarzenia, które się w zasadzie nie zdarzyły, a mogły się na centymetry zdarzyć, ponieważ niektórzy młodzi ludzie bardziej myślą, że myślą, niż to w rzeczywistości im to wychodzi. I brawura w pewnym wieku ma swoje granice i zdarzyło się, iż jedno auto albo dwa by nam porwały dwóch fotoreporterów ze sobą, bo to był cud, że te marynarki nie poszły po zderzaku czy gdzieś po lusterku. I myślę, w związku z tym, ze względu bezpieczeństwa, w momencie, kiedy będą się odbywać pokazy dynamiczne, nikt z Państwa nie będzie mógł się znajdować na moście. Przygotowujemy specjalną platformę o wymiarach chyba 2,80 na 4 metry, czyli ona jest w miarę stabilna, ona będzie ustawiona przy wiadukcie. Także będziecie mogli Państwo z tej platformy robić zdjęcia, jak również Pan Daniel Zieliński obiecuje, że SOK wpuści nas na, czy Państwa na wiadukt, gdzie będziecie mogli spokojnie te zdjęcia robić. Na pewno najlepszym rozwiązaniem by było wejście mediów na dominantę, tylko tam regulaminowo inżynier przewidział 5-6 osób w jednym momencie i ciężko by było, że tak powiem, wyłonić reprezentację reporterów, która by mogła tam być, a nie chcąc z Państwem wejść, że tak powiem, na ścieżkę wojenną, to myślę, przygotowaliśmy tą platformę, która no, powinna spełnić swoje zadania. Plakietki, które będziecie Państwo mieli jako reporterzy, fotoreporterzy, będą do odbioru w dziale imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji i prosiłbym o odebranie ich, bo w tym roku wyjątkowo ochrona będzie wyczulona na to, ażeby nie przekazywać sobie tych plakietek, bo dochodziło w tamtym roku do takich sytuacji, że miało być 10 osób na miejscu, że tak powiem, nawrotu, a było ich no, kilka razy więcej, ponieważ Państwo, co niektórzy, podawali swoje identyfikatory osobom postronnym, które stały za ogrodzeniem wygradzającą właśnie tą najbardziej niebezpieczną strefę. Dlatego też ochrona osoby, które... To znaczy inaczej, bo generalnie wyłączyliśmy pobyt mediów w miejscu, że tak powiem, największego natężenia niebezpieczeństwa, czyli na nawrocie pod wiaduktem, jak i też na odcinku całego mostu. No ale zakładam, że może się tam zdarzyć, iż w czasie parady gdzieś ktoś się przemknie, będzie chciał zrobić zdjęcia, bo jednak ta ilość osób na moście powoduje, że no, nie jest to takie proste. Ale myślę, że ta zwyżka 2 metry nad głowami wszystkich da Państwu możliwość robienia wspaniałych zdjęć i kadrów filmowych. No to tyle ja może o motorze.